Hej, witajcie na moim kanale, tutaj Gabriel Hiodo. Dzisiaj dzień drugi bycia w Japonii. Jestem teraz właśnie w Shibui. Jestem z moim przyjacielem i jemy wspólnie shabu shabu tabe hodai. Tabe hodai to znaczy, że je się ile się chce. I tutaj w tej restauracji można jeść aż do czwartej, a jesteśmy o 11:15, więc generalnie przez 5 godzin możemy jeść ile się chce. I kosztuje to mniej więcej, jak sami widzicie, około 2000 jenów. Zamawia się to w dość ciekawy sposób. Dostajemy tablet i zamawiamy to, co chcemy. Tutaj jest akurat 7 różnych rodzajów mięsa i kosztuje to 2200 jenów, czyli jakieś 70 zł za je się ile się chce. Jak to wszystko wygląda, zaraz na pewno Wam pokażę. Zaczynamy od wyboru mięsa. Wybrać możemy przeróżne rodzaje, na przykład wołowina i wieprzowina. Albo jak ktoś nie je wieprzowiny, to wołowina z kurczakiem. My wybraliśmy wszystkie rodzaje mięsa. Następnie wybór zup, no może bardziej bulionu. I tutaj są tylko dwa wybory, albo dwie, nazwijmy to zupy, albo cztery. Teraz wybieramy konkretny bulion tych zup, na przykład bulion z kurczaka, bulion z imbirem, bulion sojowy. 300 jenów za nomi hodai, czyli pijesz ile chcesz, po prostu jakby wielka dolewka. I razem z podatkiem wyniosło nas to 5100 jenów, czyli ponad 2,5 tysiąca jenów za osobę. W sumie jakieś 80 zł. Tak, wiem, wydaje się to może trochę sporo, ale po pierwsze, jesteśmy w samym centrum Shibui. Po drugie, ostatnio w Polsce jadłem w McDonaldzie, wydałem 60 zł. I biorąc pod uwagę to, że możemy siedzieć tutaj 5 godzin oraz sam rodzaj i jakość mięsa jest na najwyższym poziomie, wciąż uważam, że jest to super cena. Przechodzimy dalej. Skoro możemy jeść wszystko, co chcemy, to musimy wybrać to, co chcemy. I jak sami widzicie, do wyboru mamy nie tylko gatunek mięsa, ale również konkretne partie, na przykład mięso z żeberek wołowych albo boczek. I zamawiamy. Oprócz tego idziemy teraz do stołu bufetowego, tak to się chyba nazywa, gdzie nakładamy sobie ryż, jakieś warzywa, sosy i bierzemy swoje napoje. Oczywiście wszystko w cenie. Wzięliśmy ryż z curry, warzywa do naszych zup i mięso już dotarło. Damn! To mięso wygląda pysznie, nawet surowe. Wkładamy warzywa do zup i czekamy, aż trochę się zagotują. Następnie przechodzimy do kluczowego momentu. Wkładamy mięso. Mięso generalnie zazwyczaj wkłada się po jednym kawałku, ale umieraliśmy z głodu, więc wrzuciłem wszystko, co mieliśmy. Dostaliśmy również po jednym jajku. Jajko wbijamy, mieszamy, dodajemy sos sojowy, gotowe. Shabu shabu generalnie polega na tym, że wszystko, co się wyciąga z tej zupy, wsadza się do surowego jajka i w ten sposób się je. Tutaj na przykład mam kurczaka. Więc zamówiliśmy już takich talerzyków około 30. No i jeszcze planujemy pewnie drugie tyle zjeść. Jedyną rzeczą w zasadzie, jaką je się łyżką w Japonii, no to właśnie curry. Do curry zawsze dostaje się łyżkę. Skąd wzięła się nazwa shabu shabu? To jest całkiem proste. Bierze się jedno mięso, wykonując ten ruch, powiedzmy, to właśnie brzmi jako shabu shabu. To jest po prostu onomatopeja. Kiedy tak troszkę chwilę pomachamy, to nasze mięso już będzie brązowiutkie i będzie gotowe do zjedzenia.
Takie mięso oczywiście bierzemy, wkładamy do jajka i jemy. Ok, jesteśmy teraz w Ichigai. Tutaj jest niedaleko obecny pałac, w którym mieszka cesarz wraz ze swoją rodziną. Mimo jak wiecie, że jest to Tokio, to sami widzicie, że jest zielono. Wszędzie rosną drzewa, jest milutko, czyściutko. Mam nadzieję, że i tak będzie mnie w miarę dobrze słychać, mimo tego, że jestem zaraz przy ulicy. Plus jest taki, że Japończycy raczej jeżdżą hybrydami, więc nie są głośne te samochody. Ok, jak widzicie, ze mną jest całe miasto Tokio. A przed nami wejście do parku, przez który trzeba przejść, żeby dotrzeć do zamku Edo. Dlaczego nazywa się to zamek Edo? Ponieważ Tokio kiedyś nazywało się właśnie Edo. Tokio jest Tokio w zasadzie od jakichś 200 lat, niecałych nawet, 150 lat. Wcześniej, jak wiecie, stolicą Japonii było Kyoto. Kyoto to właśnie dosłownie znaczy taka stolica, stolica. A Tokio, jak wpadli na pomysł, żeby nazwać to Tokio? Pomyśleli sobie tak, Kyoto. Damn! Świetny pomysł. A tak na poważne, Tokio to znaczy po prostu wschodnia stolica. Zamek Edo powstał 500-600 lat temu. Oczywiście, tak jak większość zabytków historycznych Japonii, zostało to zniszczone niejednokrotnie, odbudowywane, później znowu zniszczone i z oryginału tego zamku zostało bardzo niewiele, więc takich zamków niestety w Japonii się mało uchowało. Powodów jest kilka, oprócz tego, że oczywiście Japonia non-stop toczyła wojny domowe, no to przez to właśnie w zasadzie, że te wojny domowe były, to sami wiecie, że różni samurajowie mieli różne tam zamki, więc jeśli jakiś samuraj chciał podbić kolejne miasto, no to jednocześnie burząc czyjś zamek, kogoś innego zamek, pokazywał właśnie, że teraz jest tylko jeden zamek i to jest właśnie jego i z tego powodu te zamki były burzone. Drugi powód jest taki, że kiedy Japonia już była zjednoczona, bo jak wiecie, w tamtym okresie każdy chciał w zasadzie zostać władcą całej Japonii, a nie tak podzielonej, no to jak już się komuś to udało, no to też oczywiście wpadli na pomysł, żeby te wszystkie inne zamki poburzyć, przez to, żeby nie było żadnych takich a może trochę tu, a może trochę tam, tylko po prostu jeden zamek i koniec, bo w zasadzie nie ma nic innego. I przez to właśnie bardzo mało jakie zabytki się zachowały w Japonii i tak samo jest niestety z tym zamkiem Edo. Później Edo w zasadzie to zamek był przez chwilę tylko przez jakichś tam samurajów i szogunów, ale później był taką chwilowym miejscem, żeby tam mieszkał cesarz, bo właśnie w tamtym czasie zaczęli budować pałac, do którego miał się przenieść cesarz i do którego w zasadzie do tej pory mieszka rodzina królewska. Do Pałacu Królewskiego niestety nie uda nam się wejść, ponieważ można tam wejść tylko w 2 dni w roku. Pierwszy to jest w Nowy Rok, a drugie to jest, kiedy cesarz ma urodziny. Wtedy można tam wejść i zbić pionę z cesarzem. Na ten moment z moich obserwacji mogę stwierdzić, że jest bardzo, bardzo mało turystów. W zasadzie spotkałem może ich dosłownie kilku, a jestem w centrum Tokio od samego rana, więc no prawdopodobnie jeszcze przez te wszystkie restrykcje i zakazy dużo turystów wciąż nie dało rady jeszcze wstąpić, ale i co ciekawe, wszystkie obostrzenia dotyczące na przykład maseczek są nie tak bardzo obligatoryjne przez rząd na przykład, tylko są po prostu mocno wskazane. Tak samo jak wchodziliśmy do samolotu, wszyscy mówili, że mocno wskazane jest założenie maseczek. Jak ktoś nie miał, to faktycznie podchodziła obsługa i prosiła, żeby ktoś zakładał. Ale nie jest tak, że to jest jakiś przepis prawny, który będziecie ścigani przez policję czy coś takiego, tylko po prostu mogą was poprosić o to, żebyście ubrali. Japończycy są na tyle, powiedzmy tam, odpowiedzialni, że i tak wszyscy i wszędzie noszą maseczki. Ja też noszę maseczkę, wszędzie praktycznie, tylko jak nagrywam czasami, jestem w parku, gdzie jest po prostu pusto, jestem naprawdę w szoku, bo tutaj zawsze jest pełno ludzi, no to zdejmuję tylko po to, żebyście, powiedzmy, mnie lepiej słyszeli i widzieli moją twarz.
ale już zakładam maseczkę, bo właśnie wchodzę teraz na terytorium zamku. Już na samym wejściu policjanci mi zwrócili uwagę, że o, jeśli jesteś youtuberem, to nie możesz nagrywać tutaj, nie możesz tego wstawiać na YouTube, więc niestety, ale jedyne co zobaczycie to moje zdjęcia, które w środku wygląda to mniej więcej tak. Jak widzicie, jest to po prostu bardzo, bardzo fajny park, gdzie można sobie pochodzić i spędzić miło czas. Spodobało mi się to, że co chwilę dosłownie jeździła jedna osoba na rowerze z takim radyjkiem i ogłaszała wszystkim wokół siebie w zasadzie, że jeśli ktoś się czuje słabo, to żeby się zgłaszał, żeby ludzie pamiętali o tym, żeby się nawadniać. I generalnie ta osoba, jej zadaniem było to, żeby jeździć właśnie dookoła tego parku i sprawdzać, czy komuś się na przykład nie stało słabo, bo zdecydowana większość tam ludzi obecnych to są właśnie ludzie starsi. I właśnie po to, żeby o nich zadbać, to jest taka jedna osoba zatrudniona, której obowiązkiem jest sprawdzanie stanu ludzi. No dobra, jakoś super dużo to nie pozwiedzaliśmy. Generalnie jakbyście planowali tam iść, to polecałbym wynająć przewodnika, z grupą zorganizowaną się dołączyć. Wtedy na pewno będziecie bliżej Pałacu Królewskiego, zobaczycie to trochę bardziej z bliska, ale i tak mimo wszystko, jeśli na przykład poznacie jakiegoś Japończyka albo Japonkę, chcielibyście spędzić gdzieś czas wspólnie w Tokio na przykład, żeby pochodzić, pogadać, posiedzieć. Moim zdaniem miejsce naprawdę jest mega fajne. Jeszcze raz podkreślę, centrum Tokio i taki fajny park, gdzie w zasadzie wstęp jest wolny. Chyba że chcielibyście trochę bliżej coś zobaczyć, no to wtedy wiadomo, musicie wejść z jakąś grupą zorganizowaną. Plan na dzisiaj to jeszcze trochę muszę jakieś zakupy może porobię. Później na pewno muszę się umyć i trochę odpocząć, ale mam check-in w hotelu dopiero około 17, więc jeszcze chwilę muszę się trochę poszwendać. Później może mam nadzieję, że odpocznę i wyzbieram się jeszcze trochę pochodzić. Może pokażę wam jeszcze raz Shibuya, tylko wieczorem. Pogoda póki co dopisuje, mimo tego, że już właśnie wkraczamy w porę deszczową, to w zasadzie póki co nie jest źle. Mam nadzieję, że tym nie wywołam deszczu, ale zawsze myślę pozytywnie. Do zobaczenia za chwilkę. Kieruję się już w stronę hotelu. Nie myłem się od 3 dni i mimo tego, że po mnie tego nie czuć, mam nadzieję, dla swojego komfortu już marzę tylko o prysznicu i odpoczynku, bo od 3 dni również praktycznie nic nie śpię. 4 noce w hotelu kapsułowym. Hotel kapsułowy to wyjątkowy rodzaj podstawowego, niedrogiego zakwaterowania. Każdy gość zajmuje kapsułę, zasadniczo kapsułę wielkości łóżka, którą zazwyczaj można zamknąć tylko zasłonką. Drzwi nie zamykają się na klucz zgodnie z japońskim prawem. Kapsułki te są ułożone w rzędy, ułożone zazwyczaj podwójnie. Do tego ręczniki, piżama, maszynki do golenia, szczoteczki do zębów, jakieś grzebienie do włosów i taki ręcznik do mycia się, coś w stylu gąbki, no i do tego kapcie. Rzeczy zwykle przechowywane są w szafce udostępnionej przez hotel, wygląda to coś w stylu jak po prostu takie szafki szkolne. Hotele kapsułowe są tanie w porównaniu do standardowych hoteli w Japonii. Spodziewaj się, że zapłacisz od 2000 do maksymalnie, wydaje mi się, 5000 jenów za noc, chociaż oczywiście te ceny mogą się różnić w zależności od sezonu. Ja zapłaciłem 3000 jenów za noc, czyli jakieś 100 zł. W prawie samym centrum Tokio. Jedna noc w Warszawie wyniosła mi 320 zł, w centrum Tokio 100 zł. Okej, może to jest kapsuła, ale sami widzicie, że te kapsuły wcale nie są takie złe. I z tego powodu również hotele kapsułowe są popularne wśród na przykład japońskich biznesmenów, którzy może nie są najbogatsi, ale jadą gdzieś na jakąś delegację i potrzebują się zdrzemnąć. Również osoby, które spóźniły się na ostatni pociąg do domu i potrzebują miejsca na kilkugodzinny odpoczynek. Jeśli jesteś w Japonii na dłuższy pobyt, niektóre hotele kapsułowe wynajmą ci nawet na tydzień lub miesiąc. Sam kiedyś siedziałem ponad tydzień w jednym hotelu kapsułowym i no, to było coś. Czy to prawda, że Tokio nocą jest zupełnie innym miastem niż w ciągu dnia? Ha, jak najbardziej. Jest stereotyp, że Polacy dużo piją. Prawda jest taka jednak, że Polacy są w stanie dużo wypić, ale na co dzień nie piją aż tak jak Japończycy. Nieważne który dzień w tygodniu, po 22 na ulicach będzie mnóstwo pijanych Japończyków. Głównie pracowników jakiejś korporacji. Bardzo często po pracy idzie się do izakai, czyli do japońskich barów z przekąskami i wspólnie ze swoim szefem pije się do oporu. Takie wypady pijackie są obowiązkowe dla pracowników. A oto najsłynniejsze przejście dla pieszych, być może najsłynniejsze na całym świecie, ze względu na swój rozmach.
Znajdujemy się teraz w Shibui, gdzie jest pełno ludzi, ale co się trochę zdziwiłem, że jest już ciemno. W zasadzie wyszedłem delikatnie po 19 z hotelu, ale to nic, i tak było totalnie ciemno. Chociaż Shibuya akurat ma to do siebie, że jest tak jasno od tych wszystkich świateł, że nie przeszkadza to totalnie, żeby kręcić. I nawet mój aparat z tego, co widzę, raczej daje radę i jakość obrazu nie jest taka zła. Na czym polega Shibuya? No to w zasadzie tylko zakupy i ewentualnie jakieś różne restauracje. No ale więcej za bardzo tutaj nie ma co pokazać, szczerze powiedziawszy. Jeśli ktoś jest zainteresowany robieniem jakichś zakupów, to na pewno tutaj znajdzie dużo ciekawych rzeczy dla siebie. Podejrzewam również, że jak jest chciałby coś zjeść, to tak jak już wcześniej jadłem tutaj shabu-shabu, tabe hodai, zdecydowanie polecam. No a oprócz tego zakupy i będziemy szukać jakichś fajnych aut na pewno. Nie wiem, czy uda się coś znaleźć, ponieważ wszystkie zloty samochodowe niestety trochę zostały mocno przeniesione. Kiedyś również na Odaibie był bardzo popularny zlot samochodowy. Przez pandemię to wszystko się trochę porozsypywało i oraz niestety, ale bardzo głupie przepisy weszły w życie dotyczące samochodów, więc teraz posiadanie sportowego samochodu będzie super utrudnione. Od przyszłego roku policja również ma się przyczepiać do wydechów, w sensie jak będą za głośne te wydechy, no to po prostu nie będzie można mieć za głośnego wydechu. Trzeba będzie mieć praktycznie że seryjny, ewentualnie robić taki, żeby ileś tam decybeli nie przekraczało, co jest moim zdaniem mega, mega słabe. Ludzi jest pełno, jak wiadomo, ale samo to przejście, przyznajcie, że nie jest aż tak imponujące, jak się mogłoby wydawać. Na żywo wygląda to o wiele mniej, nie wiem w zasadzie jak wyszło na moim filmiku, ale wyszło to na pewno mniej niż się każdy mógłby spodziewać, na przykład oglądając Szybkich i Wściekłych, bo głównie oglądając właśnie Szybkich i Wściekłych to wygląda jakby to przejście wygląda jakby było po prostu olbrzymie. A prawda jest taka, że wcale takie nie jest, więc to tutaj na pewno może być takim zaskoczeniem, że niektórzy przyjdą na to przejście i się zastanawiam, że o, to w ogóle było to przejście. Jedyne co podpowiada to na pewno ludzie, ponieważ ludzi jest pełno. Podobno przy każdym jednym przejściu przechodzi około 3000 ludzi, a wiadomo w godzinach szczytu tych ludzi jest znacznie więcej i dosłownie bardzo ciężko w ogóle przejść. Ale mimo wszystko Japończycy mają taki fajny system, że idzie się prawą stroną albo lewą, zależy w którą stronę oczywiście. I dzięki temu, że każdy wie gdzie idzie, to kompletnie nie ma problemu z tym, żeby ktoś w siebie wchodził, czy coś w tym stylu. Okej, teraz próbujemy przejść przez przejście. Nagram swoją twarz jak przechodzę. W zasadzie jak sami widzicie, nie ma tragedii. Mylne czasami jest to, że przejścia są wzdłuż, wszerz, szeroko, ale spokojnie się udało przejść. Teraz postaram się gdzieś trochę w spokojniejszym miejscu znaleźć. Albo stanę na środku. To zawsze się sprawdza. Jak nie wiesz co zrobić, to stań na środku. Poszukam czegoś do zjedzenia, bo znowu umieram z głodu. A nie ukrywam, przyjechałem tutaj po to, żeby coś dobrego zjeść. A jeśli byście komuś planowali kupić coś nietypowego albo trochę takiego dziwnego, taką ciekawą pamiątkę, albo samemu zresztą jakbyście chcieli coś kupić, to polecam zdecydowanie odwiedzić sklep, który znajduje się za mną, Donki, skrót od Don Quixote. Ten nazywa się w dodatku Mega Donki, ponieważ jest po prostu duży. Zajrzyjmy do środka. Kojarzycie może sieć Mos Burger? Nie wiem czy wiecie, ale to jest japońska sieć fast foodowa, robiąca jak się domyślacie burgery. W każdym razie sprawdźmy, wejdźmy do środka.
Bardzo dobre. Nie jest wcale takie ostre. Czuć krewetką, pycha. Miało być znacznie więcej filmików, jeśli chodzi o jedzenie. Dlatego był taki krótki z tego, co teraz jadłem, ponieważ niestety, ale obsługa mi na więcej nie pozwoliła. Powiedzieli, że po prostu nie mogę więcej kręcić. I muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo często ostatnio się zdarza. Wszędzie w zasadzie, gdzie się zapytam, to mi mówią po prostu, że niestety, ale nie można kręcić wideo. A w szczególności na YouTube. Nie wiem dlaczego, ale Japończycy chyba mają trochę ostatnio problem z YouTube'em. I po prostu się nie chcą zgodzić na to, żebym nagrywał i wstawiał filmiki na YouTubie. Tak samo było w parku, tak samo było w niejednych już restauracjach. W zasadzie chciałem jeszcze inne rzeczy nagrać, tak jak i niektóre ramen, które są dość popularne w tej okolicy. No ale ze względu na to, że mi nie pozwolili, no to lipa niestety. Nie ukrywam, myślałem, że te moje filmiki będą głównie trochę o jedzeniu japońskim. Ale bardzo możliwe, że trochę zmienię koncepcję właśnie przez to, bo się trochę nie spodziewałem w zasadzie, że aż taka będzie reakcja, że aż tak nie będę mógł nagrywać nic dosłownie. Zawsze mówię, że nie pokazuję innych twarzy, że nie mogę nie pokazywać oczywiście personelu i tak dalej, ale mówią, że nie i nie. Często też mówią, że po prostu nie ma menadżera, nie mają się jak zapytać kogoś, bla bla bla, więc niestety, ale na ten moment może być ciężko. Na dzisiaj to już wszystko, nagram jeszcze może jakieś filmiki, jeśli się uda teraz coś ponagrywać. Jutro mam kolejne plany bardzo ciekawe, więc zostańcie na pewno ze mną na dłużej. Do zobaczenia. Ten dzień dla mnie trwał 72 godziny. Wracam teraz już do hotelu, żeby oddać się do krainy Morfeusza wraz z prawdopodobnie 20 czy 30 innymi chłopami. Mam nadzieję, że nie będą chrapać, ponieważ w hotelu kapsułowym słychać wszystko. W sensie wszystko. Do zobaczenia. Kanwale, kanwale, mysekinin na hiro wa tayori nai yuna, egao de baku ni seita. Kanwale, kanwale.